Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj kolejny odcinek z serii Tom Clancy's The Division. W ostatnim odcinku odkryliśmy naszą nową bazę. A dzisiaj wrzucam was od razu na pełny ogień. Nawet nie wiem jaki mam poziom trudności w tej misji. Nieważne, ponieważ jakiś gracz mnie zaprosił do tej misji. Więc nie wiem jaki tam sobie on ustawił. I na początku chciałbym powiedzieć, że nie uda nam się zrealizować tego co planowałem, ponieważ no tutaj się nie da grać samemu po prostu. Tutaj gracze no muszą nas po prostu zapraszać, nie ma innej opcji, tak? Ponieważ sami tej gry nie dalibyśmy rady przejść, uwierzcie mi, naprawdę. To jest po prostu... No właśnie. Dzisiaj gramy... No właśnie, już się zaczyna. Gorsze jest to, że już nie możemy się w ogóle uleczyć i to jest cholernie przerąbane teraz mamy. Jeśli mogę tak powiedzieć, to jest cięższa rozgrywka niż CSGO. To jest ciężej niż jeśli jesteś silverem w CS-ie i grasz przeciwko globalowi. To jest takie trudne, więc no. Tam się chyba jakiś schował jeszcze ziomuś, albo i nie. Tak, schował się. A, to jeden, ty kurde. Chociaż? Nie, chwila. Od kogo my dostaliśmy? Tutaj znalazłem gracza. Znalazłem gracza jakiegoś, nie wiem, czy to jest Polak, czy nie Polak, nie wiem. Nie wiem, ale wiem, że teraz potrzebuję pomocy. Piękny kill! Panie i panowie, to było przepiękne. Musimy wziąć wszystko, mamy mało... O cholercie, mamy bardzo mało amunicji. Się może tylko tak wydawać, że... Mamy 32 naboje, to jest wciul dużo, ale nie, to w tej grze nie jest dużo. Wierzcie mi, bo w tej grze potrzeba naprawdę bardzo, bardzo... dużo amunicji. Co on zrobił? Aha. Czekajcie, o tutaj coś mi się zepsuło. Dobra, już jestem tutaj. Nie widziałem programu do nagrywania, o tam mi jakiś program zasłaniał, folder. No i dobra, wracamy do naszej misji. Muszę sobie uzupełnić, dlaczego nie mogę. Dobra, teraz mogę. No, teraz jest już full. Teraz jest pięknie. Oj. Tutaj mamy przerąbane, bo ja się muszę tutaj gdzieś szybko schować, a ja nie widzę ludzi w ogóle. Dobra, gdzie oni są? O, już chyba nas zobaczył. Już chyba nas na pewno namierzył. Albo i nie. Mam na celowniku. Aj, cholera. Wiecie co jest złe? Nie mamy w ogóle leków żadnych. Co znaczy, że zero uleczania będzie, więc mamy przerąbane. Właśnie o to mi chodzi. Bo jest początek misji, a my już dostajemy tak... My już tak dostajemy, że jest po prostu masakra jakaś. Jeszcze dostaniemy teraz, cholera jasna, granatem! Ojej! Jest bardzo, bardzo źle! Jest bardzo, bardzo źle, panie i panowie! Nie wiem, czy nam się to uda! Nie uda nam się, oj cholera! Ta misja może nam się nie udać. Oj, przegraliśmy. No niestety. Właśnie dlatego w tej grze nie można grać samemu. We dwójkę, nawet jak się gra,
Co to było chyba najlepszym przykładem tego, że we dwójkę też się nawet ciężko gra. Tak, no to jest ciężka gra. There's a lot of these guys, but if you use cover, you should be able to pick them off without making yourself a target. Dobra, chowamy się tutaj, może tutaj będzie. Wykryli nas! Mamy przejebane, że tak się wyrażę kolokwialnie. Ale przynajmniej ten plus, że... Oj. Tak, to jest chyba... Ten ziomuś ustawił chyba sobie poziom na hard. Bo ci przeciwnicy są naprawdę bardzo, a to jest... Czy wy to cholera widzicie? Ja nie mogę żadnego zabić. Więc no jest spoko, nie? Pyk. Hello, man! Nie żyje. Jest po mnie. Ja już to cholera jasna wiem. Że już mnie zabili. Ja już jestem na to gotowy. Ale no dobra, no chociaż jednego zabiliśmy. Additional hostiles detected. Aha, no spoczko, nie? Chowaj! O Jezus, ja teraz gówno widzę. To jest właściwie odpowiednik Smoka. To jest zdecydowanie odpowiednik Smoka, a ja nie mogę się cholera uleczyć! Ja jestem naszykowany na zgon. Jestem naszykowany na zgon bardziej niż w CS-ie. Jej! Zginąłem! Jak fajnie! Ale ten będzie mnie próbował uratować czy nie? Chyba tak. No ale czas na reanimację zginął. No niestety. Chciałem zrobić w tym odcinku dwie albo trzy misje, ale widzę, że tylko jedną się uda zrobić, ponieważ no, wybrał. Jak on się w ogóle nazywa? Stepiczek. Typiczko jedna. Dobra, trzeba uzupełnić ammo. Chyba tak. Tak, bo tej broni nie mieliśmy za dużo. I właśnie teraz nie wiem, gdzie się schować, bo to może... Tak, w tej grze miejsce, w którym się schowamy, może zadecydować o naszym zwycięstwie lub porażce. A tutaj mamy teraz... Znaczy cały czas mamy graczy z poziomem 6. Właśnie widzicie, co się dzieje. Jest do zorientowania i się schował na całe szczęście. Ten gościu chyba nawet nie wie, co się stało w tym momencie, ponieważ rzucił... Rzucił smoka, a prawie go... Kuźwa mać! Przejebane, że się tak wyrażę. Nie, ludzie, my w tym odcinku nie za wiele zrobimy, ja już to widzę. Jeszcze nie mogę go zabić, więc jest na easy, nie? Jest na easy, bardzo na easy. To nas nie dosięgnie, prawda? Nie. Ojej, chowaj się! O Jezus, on... Nie no, wiecie co? To jest... Ale... Dzięki ziomuś, uleczył mnie, dzięki.
dzięki jemu jeszcze mogę nagrywać ten odcinek. Gdyby nie... witam. Witam bardzo serdecznie w tym... To mi przypomina trochę areny z... Tym, gdzie się gra w CS-a. No ja pierdzielę! Oh my goodness! Co się dzieje w tej grze, to ja po prostu jestem... No tak, fajnie! Z tym, że... Widzicie sami, o co chodzi mi. O co mi chodzi? Właśnie. O co mi właśnie chodzi? Ty no stary, weź mnie uratuj! Stary, halo! Hello! Ziom! Ziom! Ratunku! Pomocy! Aha. Ej! O, widzicie? Czasami trzeba po prostu podejść do tych ludzi, no bo no jak sami widzicie, no to nie jest proste i ja znowu mam przejebane. Ten odcinek to będzie raczej takie bardziej... To będzie bardziej strzelania więcej. Musi się chować i to szybko, bo... Jeśli ja... Gdzie no ja pierdolę? Serio. Coś zgubiłem. Nieważne, walić. Walić to, co ja zgubiłem. Again. Przegrałem. To jest 11:12 już minut odcinka. Więc myślę, że... To będzie ostatni raz, jak robimy tą misję, bo ja jeszcze dzisiaj mam dwa matchmakingi. Co tu się stało? Aha, dobra, czekajcie, wyśmienite i topowe, tak? Wyposażenie mają. Dobra, no to przynajmniej... Co tu się właśnie odwaliło? Wywaliła mnie z sesji. Aha, no spoczko, nie? No spoczko. Fajnie. Dobra, no jeszcze... Dobra, szybko misję sobie odwalimy. Mam nadzieję, że on znowu nie ustawi na... poziom hard. Jestem... Cywil w opałach! Co się stało, cywilu? Dziękuję. Właśnie, tutaj jest plecak. O, co nam dała, co? Gówno nam dała, nie? O, co? Chwila, ale... O co chodzi? Aha, no dobra, chyba w tym... Nie, sam nie dam. Ja sam tam nawet nie próbuję iść. Ja tam sam ten nawet nie próbuję iść, bo to nie ma najmniejszego sensu. Dobra, niech tutaj się. Nie, ja ten szpital polowy sobie dzisiaj odpuszczę, tylko zastanawiam, co to jest. Mapę muszę spojrzeć. Miejsce zgonu. Narzędzia, ha, dobra. You want your buddy fixed? You get your gun out of my face. Is that a threat, bitch?
Potyczka, nie, można szybkiej, nie, nie, nie. Misja poboczna. Dobra, wiecie co, weźmiemy sobie jakieś narzędzia, coś, bo... No bo mam mało rzeczy. Naprawdę, co? Co nam to dało? Nie, nie wiem, nie, czy to... Czy to jest ważne? A dobra, ktoś nas zaprosił, ktoś nas za... Jakie... Jakie cholera jest na szczęście! Oj, dobrze, już mamy dwóch graczy, trzech już będzie nas, więc jest dobrze. Mikrofon sobie muszę trochę obniżyć. Kurde, Ludu, o co? Mam przyciszone słuchawki, na szczęście. Kuźwa, ogarnijcie dupy. Chwila, 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 chwila. Muszę ogarnąć, bo nie... Nie ten, nie... A dobra, tu. Nie ogarniam. Czyżby oni już za nas to zrobili, oby? Mam nadzieję, cholera, mam nadzieję, że... Dobra, wszystko mam fulla. Dobra, mamy... Mamy Blackwoodsa. No to co, lecimy, ale jeszcze jeden był. Tam leci, aha, czyli tamten również zginął. Ale no na całe szczęście... Ratuj doktor Kendall. A my nie mieliśmy przypadkiem bronić. Dobra, czekamy na gracza. Jeszcze jednego. Jedziemy, mam nadzieję, że to są wszyscy, tak... Są moi. Ale nie, w idealnym momencie mnie po prostu wtedy zaprosili. Bo tam, jak widzieliście, miałbym przerwany, jak... Bo tam było chyba trzech albo czterech przeciwników, ja się chowam. Ale to nie ma najlepszego sensu. Nie, myślę, że nie opłaca się tak chodzić jak w CS-ie. Ponieważ no tutaj, mimo że to jest gra trudniejsza od CS-a, no to... No jaki kurde rusek jeden, no ja pierniczę. Ale wiecie co jest najgorsze? Nie mamy apteczki. To znaczy, że strzelam do nas kilka razy i jest po nas. Wow. Oj. Łota! Jaki ładny nejdzik i teraz head! Piękny headzik. Dzisiaj życzę mi powodzenia. Ja już dzisiaj trzy skrzynki w CS-ie otwieram i mam nadzieję, że mi się poszczęści. Jakaś kosa? Jakaś kosa może wypadnie? Może jakaś kosa wypadnie? Tam jest jakiś ciul jeden, ale dobra, przejdźmy do Tom Clancy, bo CS-em się nie zajmujemy. CS będzie po tej grze w CS-a zagramy. Znaczy ja zagram, bo na razie nie mam odpowiedniego doświadczenia, żeby wam to pokazywać. Dobra, jest pani. No właśnie, a propos CS-a, to... Naszym jakby dowodzącym jest Izak. Nie ten Izak od CS-a, no ale Izak, tak? Hej, dokładny. Trzeba przyznać. What the fuck? Ten ciul mnie kurde nawet nie zauważył. Oj, tutaj lecą i mi się amo skończyło. Ojej, ładny headzik, aj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 . No mi... W CS-ie bym powiedział, że mi Fergensa zabrali, ale no tutaj nie ma
wrogów. Ktoś się, coś lub ktoś jest. Chwila, nie mają, nie mają. Nie mają, nie mają, dobra. Szkoda. Wiesz, jaka ta gra jest głośna, będę musiał coś tam po robić. Gdzie my mieliśmy iść? To się wetnie. To się wytnie. Co to w ogóle było? Po co on to zrobił? Jaki to był człowiek. Coś tam gada, ale my... A dobra. Cały czas się zapominam i trzymam cały czas shift, ale no to widać, że nie potrzeba trzymać shifta. Wystarczy raz nacisnąć i już biegniemy. No i doszliśmy, wyszliśmy z tego budynku. Czy tak, serio, czy tak w... za przeproszeniem wkurwiłem na tą grę, bo no, no sami chyba wiecie dlaczego, nie? Złe jest to, że nie mamy granacików lub jak to woli z CS-a nade'u. What the fuck? To był granat. Oja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 j. Co szczęście mamy kolegów, którzy nam pomagają. Właśnie dlatego ja nie chcę grać w tą grę w pojedynkę na singlu, bo... O, ale hedzik ładny. Też wszyscy? Też wszyscy? Nie, tam jeszcze idą cioły jedne. Tak, ja się zastanawiam, o cholera, zwierzyczką, zwierzyczką. Zwierzyczko, wieżyczka, wieżyczka jest i mamy przerąbane. Aha, i on... Zobaczcie, ile ich się zbiegło. Najgorsze jest to, że wieżyczkę mamy. Co jest w ogóle? Przerąbane jest. Aktualnie, jeśli mam określić, stan w jakim się znajdujemy, to jest chujowo. A jeszcze dzisiaj gram dwa meczyki w CS-a, więc, a już jestem nabucowany. Współczuję tym, co będą dzisiaj ze mną grali. Hi. Ale jest dobrze, bo mam dwie apteczki. Ja się nauczyłem z CS-a, że się nie wali fulla, cały czas jest, cały czas wieżyczka, no bez jaj. Ojej. Dobra, ja tam nic nie widzę przez ten gąszcz moich... Ja się nauczyłem właśnie, wracając do tego, że się nie wali fulla karabinu, ponieważ chyba, że się ma bardzo, bardzo dobre opanowanie tego fulla, bo no to się po prostu nie opłaca, tak? Większe obrażenia możemy właściwie zadać... Większe obrażenia możemy zadać strzelając... jak to się nazywa, zapomniałem. Cholera, teraz zapomniałem. A właśnie, większe obrażenia możemy zadać pestkując, co się w CS-ie mówi. Ale właśnie, no na wieżyczce jest ten, który jest teraz bardzo, bardzo dobry i może być ciężko. Naprawdę ciężko, ale dobra, wierzymy wszystko i sprindalamy. No, przepraszam, no.
Sorry was, ale mama przyszła. O Jezus, no Heda, prawie Heda. Oj. Jest bardzo źle, jest bardzo, bardzo źle naprawdę. Mamy jedną apteczkę, nie wiem, na ośle walimy. Dobra, Blackwood doszedł i teraz Hedy. No tutaj by się Cesar Nejdzik przydał, albo Smoke jakiś, żeby przejść dalej, ale widzę, że to nie pomoże i tak. Udało się! Udało się! Poziom 5 osiągnięty. I co teraz? Główne atrybuty, samouczek, dobra, udało się, jej. No i dobra, ale co my mamy tutaj zrobić? W dół? Mamy zejść? Bo tak. Chyba mamy zjechać w dół, tak. Oby, bo mi się nie będzie, no. Tak, w dół mamy zjechać. Jeszcze jeden gracz tutaj nawet wyszedł, z tego co widzę. To jest jakaś winda awaryjna? Nie. Czy my jesteśmy w naszej bazie? What? Co tu się odwaliło? Jesteś... Nie. Nie jesteśmy w bazie, na szczęście. I wyszliśmy z misji, tak. I zakończyliśmy tą misję. Nowy cel, pomóż Jessicą, ale z Jessicą pogadamy w następnym odcinku. Tak więc, poutrzymajcie się i do następnego odcinka i oczywiście zostawcie łapkę w górę i pou!